przeskoczyłem trochę przez tę informację, którą się podzieliłaś, czyli ten wzrost z 2 na 14%. Stałem jakiegoś zaćmienia chyba od spektakularności tego. Ale to trwało długo. Tego to wyniku. Trwało, ale i kurczę, lata, tak, albo tak się połapałem, że wypadałoby zapytać, jakie takie większe wnioski z tej transformacji, którymi mogłabyś się podzielić. Co wpłynęło na tą konwersję tak drastycznie? Wspomniałeś, że zmiany produktowe, tak? Sam to z Sebastianem, jak się zastanawiamy nad tym, czasami sobie o tym rozmawiamy, no to my to instynktem przetrwania nazwaliśmy. No bo to myślę, że z 4 do 5 lat trwało, zanim udało nam się te kanały wyskalować. Zaczynaliśmy od SEO i tutaj no, główny silnik taki do pozyskiwania klientów z ruchów organicznych to jest nasz magazyn, czyli blog, na którym publikujemy content. On jest głównie tworzony pod SEO, teraz trochę to zaczynamy dywersyfikować. Skalowanie tego kanału trwało no, bardzo długo. Czyli budowa autorytetu domeny, tego typu rzeczy. W naszym segmencie z tego, co pamiętam, jesteśmy na 42. miejscu, jeśli chodzi o autorytet domeny. Wszelkie działania marketingowe już dzisiaj generalnie sprzedajemy tym inboundem, czyli wszystkim jakby, co jest związane głównie z SEO i z SEM-em, bo to są takie dla nas dwa najlepsze i najlepiej konwertujące kanały. No dzisiaj to już robimy w zasadzie tylko i wyłącznie na rynki zagraniczne. Tak samo content, który produkujemy, również robimy to tylko anglojęzycznie. Na początku to było takie, że te proporcje były zupełnie inne, głównie tutaj ta Polska, a poza Polską z takimi małymi krokami do tego dochodziliśmy. Długo to trwało. W zasadzie taki przełom to był 2019 rok, albo 2018, kiedy na bazie takiego pierwszego feedbacku od klientów zagranicznych poczuliśmy, że nie mamy tam do końca tego takiego product market fit, czyli ten produkt nie spełnia oczekiwań klientów w takim zakresie, do którego są przyzwyczajeni, patrząc na naszą konkurencję spoza Polski. I to był moment, w którym zbudowaliśmy nowy moduł, czyli bazy kontaktów. Gotowe bazy kontaktów, bo do tej pory ten silnik CRM-owy, on się opierał o możliwość załadowania swojej własnej bazy i już zarządzania nią bezpośrednio w Prawly. No i to był przełom. To był taki dowód, że ten product market fit poza Polską musiał być gdzieś jakby dopasowany i zaadresowany, żeby te wszystkie działania związane ze skalowaniem naszych kanałów marketingowych zaczęły po prostu działać. I z konwersji z leada, czyli z tego klienta, który zakładał u nas bezpłatne konto na klienta na poziomie 2% poza Polską, dzisiaj doszliśmy do konwersji średniej na poziomie 14%. Oh, wow. Także, no, to był taki złoty strzał zdecydowanie. No to spektakularne. Myślałem, że powiesz tam z 2 na 2,5, bo zazwyczaj przy istotnym wolumenie ruchu to potrafi generować bardzo duże różnice na lejku. A to już jest inna kwestia, że wiesz, my działamy na innych wolumenach, bo nasza branża jest dosyć niszowa, jakby nie patrzeć, nie? I wolumeny się zdecydowanie różnią. No, u nas to są ilości między 1000-2000 lidów miesięcznie, nie? No to myślę, że w innych branżach to jest dużo, dużo więcej.